2006 roku dysponowałem nim w sporej ilości. Bardzo się cieszę, że książka o Karszynie, którą w pewnym miejscu nazwałem moim czwartym z kolei dzieckiem, po moich trojgu dzieciach, z których jestem bardzo dumny, zagościła także w Olsztynie. Publikacja stworzona dla mieszkańców niewielkiej miejscowości i o mieszkańcach niewielkiej miejscowości leżącej na Śląsku, choć niedaleko od Olsztyna, w Karszynie, obok Kargowej. Państwo, którzy przeczytali tę książkę, uważają, że jest warta, by po nią sięgnąć. Jeżeli zainteresowane osoby będą chciały, to mogą ją poszukać na stronach Biblioteki Kargowskiej, gdzie jest w wersji online. I mieszkańcy tej społeczności upamiętnili swych synów, ojców, mężów w postaci wybudowania obelisku, umieszczenia nazwisk. Moim zamiarze było przedstawienie ludzkich losów, a więc coś trochę innego jak wtedy, gdy się pisze książkę o swojej małej ojczyźnie. Na ogół tam się opisuje wydarzenia, jakieś historyczne zdarzenia, mniej lub bardziej ważne. Człowiek jest tam zwykle na trochę dalszym miejscu, a przynajmniej nie jest tak personalnie przedstawiany. Ja na początku zamierzałem spisać, to jest zarejestrować, uratować przed zapomnieniem wspomnienia tych, którzy są już dość posunięci w latach, ale kiedy w jakimś momencie zorientowałem się, że docieram do dokumentów pokazujących, jak stara jest ta miejscowość, bo sięga ona czasów średniowiecznych, to też pomyślałem, że warto też i historię miejscowości przedstawić, a dopiero potem jako wynik, jakby wynik, opowiedzieć o ludzkich losach. I to nie tylko losach tej populacji, która zamieszkuje Karszyn do dziś, przybyszów, którzy w wyniku wojennej zawieruchy się tam znaleźli, ale również tych mieszkańców, którzy tę wieś za pośrednictwem swoich przodków przez stulecia budowali. Na końcu zostali z tej miejscowości wypędzeni, a ci, którzy pozostali, potem byli nazywani autochtonami. Stąd przyszło mi opowiedzieć o jednych, drugich i trzecich oraz o tym, jak oni musieli się z sobą zwyczajnie po ludzku dogadać, odnaleźć w najróżniejszych konfiguracjach. Bardzo bym chciał, żeby to, na co natrafiłem w postaci różnych materiałów, mogło ujrzeć światło dzienne, a nie tylko spoczywać w magazynach, w archiwach biblioteki. Chociażby przykład. Przejrzałem jeden z roczników Grünberger Wochenblatt, dziennika ukazującego się w byłym powiecie zielonogórskim w czasach niemieckich, gdzie w poszczególnych numerach codziennie była informacja o Karszynie. Czyli muszę się zreflektować, żeby z tym coś zrobić, dlatego że niektóre rzeczy tam są pokazane trochę inaczej, jak ja do nich dotarłem, albo są dużo bardziej bogate w informacje, jak to, co udało mi się napisać. Poza tym dotarłem do wcześniej nieznanych mi źródeł będących w archiwum diecezjalnym, w Zielonogórskim Archiwum Diecezjalnym, gdzie aż się prosi, żeby zawarte tam materiały upublicznić. Tym bardziej, że nie ma żadnych przeciwwskazań po temu. Kwestia tylko opracowania i umieszczenia. Chciałbym to zrobić. W jakiej formie? Tego jeszcze nie wiem.